Przechodząc do treści seminarium, chciałem serdecznie zaprosić w tej chwili pana profesora Tadeusza Pieńkowskiego. Pan profesor jest kierownikiem Kliniki Onkologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock oraz prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego, również prezesem Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem. Pan profesor wygłosi prezentację na temat ośrodków diagnostyki i leczenia raka piersi jako innowacyjnej formie organizacji w ochronie zdrowia. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do organizacji i do wystąpienia na tym niezwykle istotnym forum, jakim są seminaria Fundacji Watch Health Care. Problemy związane z innowacyjnością i z dostępnością do różnych metod leczenia mają kilka swoich obszarów. Jedną z nich bardzo, że tak powiem, widoczną i dość często poruszaną to są trudności w dostępie do innowacyjnych leków, ogromny czas udostępniania osiągnięć nauki polskim pacjentom, przez to, że czas oczekiwania na decyzje refundacyjne trwa ogromnie, ogromnie długo, ale drugim taką sferą działań są różnego rodzaju sytuacje związane z organizacją leczenia, z organizacją tych działań, które nawet w obecnym systemie w Polsce są objęte koszykiem świadczeń gwarantowanych i mogłyby być znacznie sprawniej wykonywane. W raku piersi dokonała się w ostatnich dziesiątkach lat ogromna rewolucja. Może nie jest ona tak widoczna jak jakaś gwałtowna rewolucja o charakterze politycznym, bo nie dzieje się tak szybko. Natomiast tak naprawdę nastąpiły ogromne zmiany w dziedzinie i diagnostyki, i leczenia, i postrzegania tej choroby. No, historycznie, tradycyjnie medycyna od zarania swych dziejów zajmowała się osobami, które miały objawy kliniczne i z powodu tych objawów klinicznych przychodziły do doktora, który wykonywał im więcej czy mniej badań dodatkowych i ich leczył. I w przypadku raka piersi tak przez wiele lat było. Objawy kliniczne, no najczęściej guz większy bądź mniejszy. Decyzje terapeutyczne podejmowane przez pojedynczego lekarza, najczęściej czy właśnie początkowo jedynie chirurga, który kierował się głównie swoim osobistym doświadczeniem, swoimi osobistymi dokonaniami, przekonaniami. I to, co było w tym pionierskim okresie charakterystyczne, był jeden rodzaj leczenia dla wszystkich chorych. Ten jeden rodzaj leczenia to była maksymalnie tolerowana operacja, niezależnie od wielkości nowotworu, niezależnie od wszelkich jego innych cech. No i na takim etapie wiedzy, przy takim sposobie postrzegania i funkcjonowania tej choroby, no mogło się to tak wszystko dokonywać. Tymczasem zmiany, które nastąpiły, spowodowały kilka zupełnie rewolucyjnych w ogóle dla medycyny sytuacji. Po pierwsze, mamy do czynienia z paniami, które nie mają żadnych objawów choroby, które dowiadują się, że są chore, bo im ktoś to mówi. Gdzie choroba jest wykrywana i następnie rozpoznawana no na podstawie jakichś zmian widocznych na ekranie komputera, jakichś układu cieni, mikrozwapnień. Osoby te nie mają ani poczucia choroby, ani żadnych dolegliwości, są w pełni zdrowia i nagle się dowiadują o tym, że są chore na potencjalnie zagrażającą chorobę, która się bardzo źle kojarzy, która jest no, odbierana jako ogrom no, niebezpieczeństw. Z tego faktu, że raka można rozpoznać w sposób bezobjawowy, wynika problem mammografii przesiewowych, czyli badania całych populacji w celu wykrycia tych zmian bezobjawowych. No więc jest dość łatwo udokumentowane, że te osoby, u których nowotwór wykryto w fazie przedklinicznej, mają znacznie lepsze rokowanie niż te w klinicznym. Organizacja tych ośrodków, organizacja tego systemu badań przesiewowych, która wymaga różnych działań, nie tylko związanych z samym wykonaniem mniej czy bardziej wyrafinowanych znaczy technik radiologicznych. Dalej mamy problem leczenia miejscowego, no to już nie jest maksymalnie tolerowana operacja jedna dla wszystkich, tylko leczenie miejscowe zależne od zaawansowania choroby, zależne od innych sytuacji medycznych, od podłoża całego społecznego, kulturowego. I operacja, która powinna być najmniejszą skuteczną operacją, czyli leczenie oszczędzające pierś, wykonywanie biopsji węzła wartowniczego.
To zmieniło oblicze tej choroby. To spowodowało, że myślę, że niedługo zapomnimy o czymś takim jak obrzęk limfatyczny kończyny po stronie operowanej, bo on no, w miarę rozpowszechniania tej metody i coraz częstszego jej stosowania przestanie istnieć. Postęp technologiczny, który dokonał się w radioterapii, głównie w technikach obliczeniowych i w sposobach prowadzenia tego leczenia, no to spowodował, że widoki, które w przeszłości towarzyszyły, czy były związane z radioterapią w postaci ogromnych odczynów popromiennych skóry, no przestaną istnieć. I wreszcie mamy leczenie uzupełniające, no bowiem wiadomo, że nowotwór w swoim rozwoju, nawet tym bezobjawowym, może dokonać inwazji naczyń, może dać przerzuty do odległych geograficznie narządów i te przerzuty są zresztą najczęściej przyczyną zgonu tych chorych, a nie wznowy miejscowe. Czyli leczenie, które stanowiło marzenie onkologów od XIX wieku, niedopuszczenie do rozwoju tych przerzutów stało się realnością. Ale też nie jest tak, że jest jedna metoda najlepsza dla wszystkich. Te metody są głównym, największym stopniu uzależniane od cech biologicznych nowotworu. No od jego zaawansowania i wielkości w rozumieniu klasyfikacji TNM również, ale najwięcej tu ma do powiedzenia biologia nowotworu. No i ponieważ to wszystko przekłada się na to, że te osoby, które miały nieszczęście zachorować, żyją coraz dłużej, to po to, żeby ich życie było nie tylko dłuższe, ale też było możliwie mało zakłócone, no to jest cały zestaw rehabilitacji psychofizycznej, cały zestaw różnych działań społecznych umożliwiających przeciwdziałanie stygmatyzacji, wykluczeniu, umożliwiające funkcjonowanie tym osobom bez dodatkowych specjalnych zakłóceń. No temu też służy cała chirurgia rekonstrukcyjna, która stanowi integralną część, podobnie jak rehabilitacja leczenia. Te działania spowodowały co? Że po pierwsze leczenie jest wielospecjalistyczne, zarówno jeśli chodzi o rozpoznanie, jak chodzi o leczenie, jak i chodzi o rehabilitację i przywracanie chorujących osób do aktywnego życia społecznego. Walcząc z determinizmem biologicznym, no medycyna osiągnęła w tym przypadku zdecydowane obniżenie współczynników umieralności. No w krajach rozwiniętych to w ciągu 20 lat mniej więcej o połowę. Z tym może iść poprawa jakości życia tych osób, czyli one mają coraz mniej wtórnych dolegliwości związanych nie z chorobą, a z przebytym leczeniem. No gdyż kobieta, która ma półcentymetrową zmianę w piersi, dowiaduje się, że znaczna część tej piersi będzie usunięta, potem, że będzie napromieniana, a potem, że najprawdopodobniej dostanie leki, które najczęściej mają bardzo złe konotacje, no to ta osoba no tego się przede wszystkim boi i trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby ten okres leczenia mogła przetrwać, a po leczeniu mogła normalnie funkcjonować. No i to wszystko wymaga koordynacji. No ktoś musi nad tym wszystkim zapanować, zarówno od strony tej medycznej, czyli optymalnego dobrania sekwencji odpowiednich działań medycznych, jak też od informowania osób, których temu podlegają. Wiadomo, że każdy taki etap leczenia budzi ogromny lęk, budzi pewną depresję, ogromne poczucie niepewności i sposób ustalenia planu terapeutycznego, poinformowania chorej, jakie tu metody potencjalnie w grę wchodzą, no temu znacznie przeciwdziała. I temu mają służyć ośrodki, które są dedykowane temu problemowi, ośrodki leczenia raka piersi, czyli to są kliniki narządowe. To nie jest nic nowego notabene w medycynie, bo na przykład mamy od niepamiętnych już właściwie czasów kliniki ginekologii, laryngologii, czy ośrodki zajmujące się kardiologią inwazyjną. To są zespoły wielospecjalistyczne dedykowane jakiejś no, większej lub mniejszej części medycyny. Taki ośrodek zajmujący się rakiem piersi powinien zajmować się osobami od rozpoznania do leczenia terminalnego. Powinien współpracować z ośrodkami badań przesiewowych, współpracować z ośrodkami hospicyjnymi. I powinien leczyć chorych we wszystkich stopniach zaawansowania. W żaden sposób nie może ten ośrodek selekcjonować chorych. No bo jak sobie wybierze mniej zaawansowanych, no to będzie oczywiście miał najlepsze wyniki na świecie. No to jest łatwe do... A zarazem będzie stygmatyzował tych, których odrzuca. I temu należy zdecydowanie przeciwdziałać. I to jest jeden z dwóch fundamentalnych wymogów. Czyli leczenie wszystkich chorych i leczenie i zapewnienie im działań od rozpoznania do właściwie leczenia terminalnego. Oraz to, co jest fundamentem, to są regularne konferencje diagnostyczne, o tym słowo konferencje zostało zjedzone, diagnostyczno-kliniczne, które powinny dotyczyć wszystkich leczonych chorych, wszystkich diagnozowanych, wszystkich leczonych chorych. Ośrodek powinien kontrolować własne wyniki, to znaczy pokłosiem tych konferencji musi być jakaś notatka, która informuje o tym, jak to,
co zaproponowano, następnie należy skonfrontować to z życiem realnym, czy to zostało wykonane. Bo to nie jest tak, że tych planów trzeba się trzymać w sposób sztywny, one mogą i powinny podlegać zmianom w zależności od rozwoju sytuacji medycznej. No i ten ośrodek powinien współpracować z innymi ośrodkami, konfrontować swoje wyniki z wynikami innych ośrodków, no gdyż jeżeli każdy z nas coś robi, to najczęściej jest przekonany, że robi to najlepiej. I niekoniecznie niestety tak musi w życiu realnym być. Czyli mamy do czynienia z grupą lekarzy, która jest wyspecjalizowana w diagnostyce i leczeniu raka piersi i dedykowana tej metodzie leczenia. Jest to działalność zorganizowana, to znaczy jest to struktura, która posiada pewne podległości organizacyjne, ma zdefiniowane przywództwo, zdefiniowanego lidera. No tu są wyliczeni niektórzy specjaliści z dziedzin medycznych i paramedycznych, którzy powinni w to wchodzić. Taki ośrodek może działać zarówno w jednym budynku, tak powiem, pod jednym dachem, jak i może przyjąć model działania rozproszonego. To organizacja tego może być dostosowana do lokalnych wymogów, do lokalnej sytuacji, do lokalnych potrzeb. Często nie trzeba budować odrębnego budynku, nie trzeba wznosić murów, chociaż oczywiście łatwiej jest to zrobić, jeżeli to jest robione pod jednym dachem w jednym miejscu. Tego typu ośrodki zaczęły powstawać w latach 60. Pierwszy założył Charles-Marie Gros w Strasburgu w 1960 roku. Ten ośrodek działa po dziś dzień. Również ten lekarz, to lekarz radiolog, założył Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne, które działa na rzecz tworzenia takich ośrodków i promocji w ogóle wszelkich działań związanych z chorobami piersi i z działaniami prozdrowotnymi w tej sferze. Na kolejny ośrodek trzeba było czekać jednak bardzo długo, gdyż został dopiero założony w 1979 roku przez Melvina Silbersteina w Kalifornii w Uniwersytecie Van Nuys. W Polsce takim ośrodkiem pierwszym była powołana przez profesora Kułakowskiego Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii w Warszawie, co miało miejsce w 1995 roku. Miałem zaszczyt kierować tą kliniką przez kilkanaście lat. Jeśli chodzi o działania, które dotyczą już naszego kręgu cywilizacyjnego, Europy, w 1988 roku odbyła się pierwsza europejska konferencja poświęcona rakowi piersi. Konferencji naukowych oczywiście jest bez liku i trudno za nimi wszystkimi nadążyć, natomiast ta posiadała pewną bardzo specyficzną cechę, gdyż była organizowana zarówno przez organizacje o charakterze medycznym, naukowym, które takie konferencje organizują, jak równoprawnym organizatorem tej konferencji była organizacja pacjentowska, zdecydowanie działająca zupełnie w tym samym celu, a w zupełnie innej sferze. Tam sformułowany został apel, który mówił jednoznacznie, tak zwane, to jest porozumienie z Florencji, nakazujące podjęcie wszelkich działań, żeby wszystkie kobiety w Europie miały dostęp do odpowiednio wyposażonego ośrodka zajmującego się leczeniem rakiem piersi. Celem tego było zapewnienie wszystkim kobietom dostępu do świadczeń na jednakowym poziomie. No gdyż istnieje oczywiście zróżnicowane geograficzne i to ono jest możliwe do udokumentowania we wszystkich krajach, może poza niektórymi bardzo małymi, dobrze zorganizowanymi, jak na przykład Holandia, to we wszystkich innych takie zróżnicowanie istnieje. No i powstała też wtedy idea powołania pewnego systemu, który będzie sprawdzał, czy te ośrodki rzeczywiście odpowiednio są wyposażone i odpowiednio działają, czyli stworzenia pewnych systemów akredytacji, kontroli, nadzoru nad ich powoływaniem. Czyli ośrodek szczególnie ma się jest, że jest to organizacja dedykowana pacjentowi i wszyscy ci zatrudnieni tam specjaliści swoją wiedzę w zakresie odpowiednich tam metod działania dedykują temu pacjentowi. I leczenie ma dotyczyć wszystkich problemów związanych z wykrywaniem, diagnostyką, leczeniem, wsparciem psychicznym i rehabilitacją dla osób, które są pod jego opieką. W rezultacie taki ośrodek ma doprowadzić do poprawy standardów diagnostyki i leczenia i tak się rzeczywiście dzieje. Poprawy przeżyć, częściej w tych ośrodkach jest wykonywane leczenie oszczędzające, czyli generalnie dochodzi też do poprawy wydłużenia życia leczonym chorym i do poprawy jakości ich życia. Rezolucja Parlamentu Europejskiego, Parlament Europejski dwukrotnie wypowiadał się na temat raka piersi, pierwszy raz w 2006 roku, gdzie zwrócił uwagę na problem dotyczący wieku osób,
które zachorowują, że ponad 1/3 osób zachorowuje poniżej 55 roku życia, co przy przewidywanej długości życia kobiet w Europie Zachodniej, która wynosi ponad 80 lat, no to czyli te kobiety mają przed sobą no, ze 30 lat, perspektywę około 30 lat dalszego życia, oraz około 12% kobiet zachorowujących poniżej 45 roku życia. Rezolucja ta zwracała uwagę na pewne konsekwencje związane z zachorowaniem i z leczeniem, czyli to, że 1/5 tych kobiet po leczeniu nie wraca do aktywności zawodowej, że istnieje nadal pewien problem dyskryminacji społecznej osób, które zachorowują i ich stygmatyzacji i zwrócono również uwagę na problemy związane z badaniami genetycznymi mającymi na celu no, znalezienie osób z grup wysokiego ryzyka. Tam problem polegał nie na technologii wykonywania tych badań, bo ta technologia jest opanowana, jest wykonana. Natomiast problem dotyczy sposobu informowania osób o możliwości wykonania tych badań, uzyskiwania od nich sposób pełny wiedzy, jaka wypływa z wykonania wyników tych badań, interpretacji właściwej tego, co znaczy wynik pozytywny, co znaczy wynik negatywny. No i tym osobom, które mają wynik pozytywny, zapewnienia odpowiedniego wsparcia, profilaktyki, no i konsekwencji tego wyniku, który następuje. Ale nad tym wszystkim dominował jeszcze jeden problem, zapewnienia poufności tych wyników. I we współczesnym świecie informatyki, baz danych, różnych sieci, problem zachowania tajemnicy lekarskiej nabiera zupełnie innego znaczenia, niż miało to miejsce kiedykolwiek w przeszłości. Jak wszyscy wiemy, no nie ma systemów odpornych na, jeżeli ktoś chce wykorzystać je niezgodnie z ich tworzeniem, to je wykorzysta. I to jest ogromny problem, który jest dedykowany zarówno przez organizacje pacjentowskie, wszystkie organizacje praw człowieka, jak i systemy prawne i temu się poświęca ogromnie dużo wysiłku na zorganizowanie tego w taki sposób, żeby zapewnić tę poufność danych i zapewnić osobom, które decydują się na wykonanie bądź nie decydują się na wykonanie takich badań, pełnej wiedzy z konsekwencji. Według tych rekomendacji na przykład kobieta, która no, zdecydowała się wykonać takie badania, nie musi odebrać tych wyników. Nie ma takiej, ona nie musi tego wiedzieć. No i istnieje nierozstrzygnięty problem, kto ma informować zdrowych członków rodzin o tym, że dany człowiek ma wynik pozytywny. W Polsce to jest scedowane na osobę, która zachorowała, ale ona może nie chcieć tego nikomu powiedzieć. To jest ogromne tak naprawdę wyzwanie niezwiązane z samą technologią wykonywania tych badań, bo ta jest dobrze opanowana i może być wykonywana. Ta rezolucja zalecała z 2006 roku wdrożenie w krajach członkowskich systemu badań przesiewowych i to wykonało większość krajów, w tym Polska. I powołanie tych interdyscyplinarnych ośrodków leczenia raka piersi do roku 2016 i zostały opisane warunki, w jaki sposób ta organizacja miałaby funkcjonować. Problem jakości zaczął się od problemu mammografii przesiewowej, jako z pewnego takiego wyjątkowego badania radiologicznego wykonywanego u osób zdrowych i w efekcie tego badania tym osobom mówi się, że albo no, są dalej zdrowe i mają przyjść kolejny raz, albo że coś jest nie w porządku i powiedzenie komuś, że jest zdrowy, no wymaga dołożenia wszelkich starań, żeby jakość zarówno wykonanych obrazów, jak i ich interpretacji stała na możliwie największym poziomie. I Parlament Europejski cyklicznie wydaje taką księgę, w której zawarte są wymogi jakości, kontroli jakości dla screeningu i rozpoznawania raka piersi. I oczywiście nie ma ta księga mocy prawa stanowionego, ale jest zalecane jej przestrzeganie. Akredytacja, problem akredytacji na świecie i w Europie jest dość zróżnicowany. W tej chwili Parlament Europejski problem rozwiązania tej akredytacji w krajach członkowskich powierzył Instytutowi Institute for Health and Consumer Protection, który działa w niedaleko Mediolanu w miejscowości Ispra w północnych Włoszech. I ten instytut otrzymał zadanie zorganizowania na terenie Unii Europejskiej systemu akredytacji, kontroli jakości i wprowadzania tych ośrodków. Ten system jest całkowicie dobrowolny, to zarówno ta rezolucja parlamentu nie jest też prawem stanowionym, ale jak poucza doświadczenie, tego typu działania prędzej czy później wymuszają powoływanie w większości czy we wszystkich krajach takich instytucji. Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne i UICC
posiadają program międzynarodowej akredytacji, która jest udzielana we wszystkich krajach na świecie. W tej chwili ta akredytacja jest bezpłatna dla ośrodków, które chcą się jej poddać. Przyjeżdżają inspektorzy po zobaczeniu na miejscu, jak to wszystko wygląda, po obejrzeniu dokumentów, taka akredytacja jest udzielana bądź nie. EUSOMA oczywiście też nadal udziela takich akredytacji na terenie Europy. Istnieje kilka narodowych systemów akredytacyjnych, najbardziej jest rozbudowany w Niemczech, gdzie zostało na mocy prawa stanowionego powiedziane, że refundację leczenia z kas, niemieckiego systemu kas chorych otrzymał tylko te ośrodki, które są akredytowane. No czyli tam jest kilkaset tych ośrodków akredytowanych, a dla porównania EUSOMA akredytowała w całej Europie kilkanaście. To jest związane z bardzo wysokimi wymogami i kosztami tej akredytacji. System akredytacyjny jest wdrożony w Stanach Zjednoczonych i się rozszerza. Włochy i Hiszpania planują wdrożenie takiego systemu, on jest w początkowych działaniach już rozpoczęty. W Niemczech jest to organizacja, która nie jest agendą rządową, tylko jest niejako wynajętą instytucją, która działa na zlecenie rządu do prowadzenia tych działań. We Włoszech i w Hiszpanii to są instytucje powołane przez tamtejsze rządy, które mają ten problem rozwiązać. We Włoszech i w Hiszpanii główną motywacją do podjęcia tych działań były ogromne różnice w wynikach leczenia pomiędzy poszczególnymi regionami, ogromne różnice w dostępności do leczenia. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w których jest ten wielospecjalistyczny zespół, który musi być w sposób odpowiedni, koherentny, zarządzany, mieć dobrze zdefiniowane przywództwo. Należy dążyć, żeby ten ośrodek zajmował się i działał na rzecz wczesnego rozpoznawania przez współpracę z ośrodkami screeningowymi, ośrodkami wczesnej diagnostyki. Ośrodek powinien opracować pisemne protokoły postępowania w zależności od najczęstszych sytuacji medycznych, powinien prowadzić badania kliniczne, no i powinien toczyć te regularne dyskusje, które muszą objąć wszystkich zgłaszających się chorych. I z tym jest tak naprawdę największy problem, jeżeli się dyskutuje o systemie akredytacji, gdyż zawsze istnieją pewne przyzwyczajenia, żeby coś zrobić szybciej albo ktoś uważa, że coś zrobi lepiej. I to jest główny kłopot w tworzeniu takich ośrodków i w udzielaniu im akredytacji. Wyposażenie techniczne może być lepsze, może być gorsze, pewne wymogi są ustalone, ale nie ono decyduje. Istnieje ogromny problem kontroli jakości. Co to znaczy kontrola jakości? Jakie parametry powinny być brane pod uwagę? Te parametry wynikające z charakterystyki technicznej urządzeń są najłatwiejsze do zdefiniowania, bo numerycznie można wyliczyć, jakie to ma być urządzenie i jest po problemie. Natomiast problem ich optymalnego zastosowania jest już dużo większym kłopotem. Kontroli jakości obrazu wygenerowanego przez różne badania diagnostyczne, a co najważniejsze w przypadku diagnostyki, to jest korelacja badań obrazowych i mikroskopowych. Jeżeli istnieją tutaj i temu powinny być dedykowane specjalny rodzaj tych spotkań diagnostyczno-klinicznych, bo leczenie, które no jest co najmniej nieprzyjemne, a często okaleczające, no nie może być prowadzone w sytuacji pewnych wątpliwości. Jeżeli radiolog mówi, to nie rak, a patolog mówi rak, albo odwrotnie, to należy zaproponować takie rozwiązanie, żeby uniknąć sytuacji, w których coś zostanie zrobione niepotrzebnie. To wymaga oczywiście pewnego zarządzania, ale wymaga ze strony tych zespołów czasu i jeszcze raz czasu. Podobny problem dotyczy kontroli jakości badań przesiewowych. To, co było przez jakiś czas głośno w Polsce, że te ośrodki nie spełniają tych kryteriów, to się znacznie poprawiło. One już spełniają te kryteria. A to jest związane z tym, że wydolność mamografii diagnostycznej, czyli wydolność mamografii u osoby, która jest skierowana i ma rozpoznanego raka lub ma duże podejrzenie tego raka, no jest znacznie większa niż wydolność mamografii u osoby, która jest kompletnie bezobjawowa, która nie ma żadnych objawów. I powiedzenie tej osoby, tak, jesteś zdrowa, możesz dalej przyjść na kolejną turę screeningu, no wymaga ogromnej odpowiedzialności. Problem też dotyczy wykonywania jakości badań mikroskopowych, przygotowywania całych preparatów, wszystkich procedur związanych z badaniami immunohistochemicznymi, gdyż te badania służą do oceny biologicznego typu nowotworu, sposobu redagowania wyniku, tak żeby on był dla odbiorcy czytelny i żeby był zrozumiały, żeby odbiorca rozumiał to samo, co patolog. No i oczywiście technika pobierania, no bo patolog jest w stanie zobaczyć to, co jest mu dostarczone. I to jest ogromny, praktyczny problem. Jakość chirurgii, jakość radioterapii, jakość leczenia systemowego, sparametryzowanie i wymyślenie systemu oceny, kontroli jakości tych działań stanowi ogromne wyzwanie.
Rekomendacje USOMY na przykład zakładają, że ośrodek powinien wykonywać co najmniej połowę leczenia oszczędzającego. No dobrze, ale jeżeli chce się akredytować ośrodek w południowych Indiach, gdzie 80% chorych jest w stopniu trzecim, no to to byłby jawny nonsens. Albo jeżeli w jakiejś społeczności, a takie sytuacje są w krajach też wysoko rozwiniętych, kobiety preferują mastektomię. To znaczy ten ośrodek źle ich leczy, jeżeli wykonuje więcej tych mastektomii? To są bardzo trudne decyzje. No jeśli chodzi o radioterapię, no to na przykład no, w subsaharyjskiej Afryce kontrola jakości radioterapii, no to możemy jej w tym pomieszczeniu dokonać, bo tam po prostu tych aparatów nie ma. Więc to wszystko jest zagadnieniem, które jeżeli spojrzymy w skali światowej, wymaga pewnego dostosowania do realiów istniejących w poszczególnych krajach, tak żeby tego dziecka z kąpielą nie wylać. Wymagania dotyczące ilości leczonych pacjentów. No USOMA zakłada, że taki ośrodek leczy no, przynajmniej kilkuset chorych rocznie. Ale z kolei na przykład badania prowadzone w wielu krajach Europy Zachodniej wskazują, że kobiety preferują leczenie w mniejszych ośrodkach, które zapewniają im, są bardziej przyjazne, zapewniają im większe poczucie bezpieczeństwa. No, czy to znaczy, że to jest źle robione, jeżeli ośrodek nie leczy tysiąca chorych rocznie, a leczy ich, ja wiem, 200? To są bardzo trudne zagadnienia. W każdym razie wszystkie dane, ja tu Państwa nie epatowałem jakimiś liczbami czy tabelkami, ale wdrażanie tych ośrodków powoduje poprawę wyników po dłuższym okresie czasu, oczywiście mniej więcej o połowę poprawę przeżyć. Redukcję ryzyka zgonu mniej więcej o połowę. Te wszystkie dane mają doprowadzić do tego, żeby te ośrodki leczenia raka piersi stanowiły krótszą drogę do zdrowia, gdyż skoordynowanie tych działań umożliwia ich przeprowadzenie w rozsądnym tempie i w sposób optymalny dla danej osoby, dla danego człowieka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Proszę państwa, chciałbym zwrócić uwagę i powitać serdecznie również na sali panią poseł Lidię Gądek, która zaszczyciła nas swoją obecnością. Bardzo się cieszymy. Pani doktor będzie miała okazję na prezentację w drugiej części seminarium, także bardzo się cieszymy, że pani doktor zaszczyciła nas swoją obecnością.